Dzień dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest Wojciech Spandel. Zgadza się? Tak, witam, dzień dobry. Łączymy się z Cieszynem. Gdzie ty mieszkasz? Ja mieszkam w Pończycach Małych, obok Cieszyna. Tak, no to dobrze. I masz nietypowe zainteresowania. Zacznę w ten sposób. Nietypowe, bo zazwyczaj osoby w twoim wieku, czyli 15-latkowie, zajmują się zupełnie czymś innym. A ty powiedz, czym się zajmujesz. Zresztą tło tej rozmowy też wyraźnie daje znać, co to są za zainteresowania. Jak to się nazywa fachowo? To tak, ja zajmuję się falerystyką. Właśnie postanowiłem dzisiaj wystąpić na tle mojej kolekcji, to jakiejś części tej kolekcji, która jest akurat wystawiona. Falerystyka to jest dziedzina pomocnicza historii. Zajmują się orderami, odznaczeniami, tytułami honorowymi. No, na tym mniej więcej polega falerystyka. Ile masz tych odznaczeń, tych orderów zebranych? Ja w swojej kolekcji posiadam około 300 odznaczeń. 300 sztuk. Około mówię, bo są też odznaczenia, których nie wpisuję do zeszytu tak zwanej księgi i dlatego mówię około. Powiedz mi, które trofeum jest najcenniejsze dla ciebie? Najcenniejszym dla mnie odznaczeniem, które w ogóle posiadam w swojej kolekcji, jest odznaczenie Mariana Spychalskiego, które został uhonorowane, to jest krzyż PCK i mam nawet u siebie zdjęcie, gdzie taką odznakę nosi. A jak wszedłeś w posiadanie tego? Jak wszedłem w posiadanie? Tak, no to ja je kupiłem od prywatnego kolekcjonera. Ono przewędrowało przez parę rąk. Kupiłem je od prywatnego kolekcjonera, który sprzedawał, bo akurat zbierał na inne odznaczenia. Rozumiem. Czyli kupujesz niektóre ordery. Czy to jest drogie? Tak. No a powiedz mi, to rozumiem, że takie hobby to dość sporo cię kosztuje. Jak to wygląda? Znaczy to zależy. Odznaczenia ogólnie to możemy kupić odznaczenie, które chodzą po 5 zł przykładowo, a odznaczenia, które kosztują 280 tysięcy, a nawet więcej. Więc to jest bardzo, bardzo zróżnicowana dziedzina, bo na to składa się bardzo, bardzo wiele czynników. I podstawowe to są oczywiście jak we wszystkim stan, ale głównie dokumentacja, komu zostały nadane, ile sztuk wyprodukowano, z jakiego są materiału, jakiego kruszca. No to wszystko składa się na takie... Po prostu na to się składa na cenę odznaczenia poszczególnego. A skąd u ciebie takie zainteresowanie nietypowe? Bo to 2 lata już trwa to zbieranie, tak? Z tego, co tam przeczytałem. Profesjonalnie tak, znaczy w cudzysłowie profesjonalnie tak to mogę nazwać, na poważnie, o właśnie. Na poważnie to już trwa 2 lata. Ja zacząłem się interesować dlatego, że mój dziadek, jak już wspominałem, mój dziadek jest odznaczoną osobą. On służył w Ochotniczej Straży Pożarnej, do teraz służy zresztą. Również oddał przeszło 40 litrów krwi. Z tego tytułu ma bardzo dużo odznaczeń, jak za ratowanie życia, za ilość oddanej krwi. No i to zawsze mnie zastanawiało, zawsze lubiłem podchodzić do munduru, oglądać te odznaczenia, pytałem się, za co one są, jakoś zawsze mnie to interesowało. Później dostałem je w prezencie od mojego dziadka i tak rozpoczęła się moja kolekcja. Ale nie jesteś na profilu historycznym w Koperniku? Nie. Jestem na profilu biologiczno-chemicznym. A dlaczego tak? To biologia to druga taka twoja działka? Taka przestrzeń, którą się interesujesz? Biologia jest moją drugą taką właśnie działką zainteresowań i biologię bardzo lubię. Jest to mój ulubiony przedmiot i tym też się myślę, że sprawdzam, dlatego wybrałem profil biologiczno-chemiczny. A, czyli kwas DNA, RNA, Watson i Crick i te wszystkie biologiczne saprofity, chlorofile i nie wiem co tam jeszcze, to też cię interesuje, tak? Tak, tak. A co konkretnie?
Ja osobiście, czym konkretnie się interesuję z biologii, no to jest człowiek. Człowiek jako dla mnie, nazwę to fascynująca maszyna, która, na której skład mamy ileś układów. Szczególnie to są różne układy, układy w ciele człowieka, to są układy krwionośne, limfatyczne, nerwowe. No, fascynuje mnie, jak to wszystko współgra w naszym ciele. Te synapsy, dendryty i wszystkie inne mądre słowa. Dokładnie. Rozumiem. Dobrze. Powiedz mi, bo jesteś osobą, która będzie, która kandyduje do bycia przewodniczącym, tak? Skąd pomysł na bycie przewodniczącym szkoły, na przykład Kopernika, w którym jesteś? Ja ogólnie jestem działaczem społecznym na wielu, wielu płaszczyznach, na najróżniejszych i ja zawsze chcę działać z ludźmi, dla ludzi i żeby jak najwięcej zrobić. I przez ostatnie lata też byłem przewodniczącym w swojej szkole, przez ostatnie dwa lata, ogólnie dwa lata byłem przewodniczącym w mojej szkole podstawowej i tak samo chciałbym kontynuować to tutaj w szkole średniej, no żeby móc po prostu z ludźmi pracować i coś robić. A powiedz mi, co konkretnie chciałbyś zmienić, co chciałbyś wprowadzić, co zlikwidować? Ja na pewno chciałbym zrobić coś, co nazywam jeszcze oczywiście w takiej fazie mojej koncepcji Dzień Ucznia. Ma to polegać na tym, żeby został wygospodarowany jeden dzień, gdzie uczniowie będą mieli prawo zrealizować dowolną, wybraną przez siebie inicjatywę. Cały dzień będzie bez zajęć dydaktycznych, za to uczniowie będą mieli możliwość zorganizowania czegoś, zrobienia swojej inicjatywy, spotkania, zawodów, to co uczniowie będą chcieli. O proszę. A ty co byś zrobił w takim dniu, gdyby faktycznie taki został wprowadzony? To osobiście, to wszystko będzie demokratycznie wybierane, ale ja osobiście kontynuowałbym cykl spotkań Żywa Historia, które również robiłem w szkole podstawowej. No niestety COVID nam to strasznie utrudnił. Zapraszaliśmy osoby, osoby zasłużone, osoby świadków w historii, jak to się mówi, i osoby, które na historii po prostu się opierają. I to były spotkania, gdzie siadaliśmy wspólnie do rozmowy i rozmawialiśmy o historii, o tym, co się działo. I takie spotkanie ja bym bardzo chętnie jeszcze raz przeprowadził i mam nadzieję, że te spotkania się uda kontynuować. Rozumiem. A powiedz mi, który okres historii jest dla ciebie taki, nie wiem, najciekawszy? Ja ogólnie dla mnie historyczny okres najciekawszy to jest historia Śląska Cieszyńskiego. Jako dla mnie, dla Ślązaka stąd, tutaj Cieszyniaka, to jest dla mnie bardzo ważne i to jest główny motyw historyczny, który mi przewodzi, a właśnie Księstwo Cieszyńskie później II wojna światowa oraz no, później już jako historia całej Polski. No i późniejsza historia współczesna. Ja myślałem, że powiesz na przykład tylko Elżbieta Lukrecja, a tu się okazuje, że ten przekrój jest i ten okres jest bardzo obszerny. Dobrze. Powiedz mi, za co ty chciałbyś dostać order? Mam takie pytanie. Znaczy ja osobiście jakoś tak sceptycznie patrzę na to, czego w ogóle dostanę kiedykolwiek. Wiem, że w twojej rodzinie jest srebrna cieszynianka, więc może kiedyś ty dostaniesz srebrną cieszyniankę. Jest to jakaś forma wyróżnienia już. A order... Byłbym bardzo... tak, mnie w rodzinie również jest srebrna cieszynianka. Byłbym bardzo zaszczycony taką cieszynianką. Chociaż moim takim orderem, który najbardziej zbieram, tutaj można je zobaczyć, to jest tylko trzy takie najciekawsze, które posiadam i również na mundurze noszony z szyi Order Odrodzenia Polski. Ja osobiście no to chciałbym dostać taki Order Odrodzenia Polski, który dostaje się za wybitne zasługi dla kraju. Mamy 5 klas, więc ja posiadam 3 u siebie w kolekcji. Tutaj akurat nie widać chyba na nagraniu, ale jedno noszone z szyi,
jedną z Rosettą, gwiazdę ze srebra. To jest odznaczenie, które jest dla mnie głównym przewodnikiem mojej kolekcji. Rozumiem. A jakie masz marzenia? Jakie mam marzenia? Tego akurat jakoś sprecyzować nie mogę, bo ja chciałbym ogólnie wiele rzeczy, znaczy wiele rzeczy sobie wymarzyłem. Na pewno chciałbym, żeby kolekcja mi się rozrastała. Na pewno chciałbym, żeby na przykład zajść gdzieś społecznie. Nie dla siebie, znowu nie dla siebie, dla ludzi. Chciałbym zajść przykładowo w jakiś sektor działalności społecznej, typu radny, burmistrz, może dalej, żeby móc z ludźmi działać i żeby móc dla ludzi. Dobrze, to tego ci życzę, Wojciechu. Przede wszystkim spełnienia się na tym polu społecznikowskim, zrealizowania tych marzeń i mam nadzieję, że po prostu będzie jeszcze kiedyś okazja do rozmowy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wojciech Spandel był naszym gościem. I życzę Państwu dobrego tygodnia. Do widzenia.